Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za zaproszenie nas tutaj na takie przedświąteczne rozmowy. Mamy do księdza kilka pytań odnośnie właśnie świąt i tego czasu związanego. Tak, mamy tutaj takie pudełeczko, magiczne pudełeczko i będziemy prosili księdza biskupa, żeby ksiądz biskup wyrostował cztery losy, cztery pytania. Tak. I nam tutaj podał i wtedy dowiemy się, jakie to będą pytania. Tak, mogę rozpocząć? Pojedynczo może. Bardzo proszę. Pierwsze pytanie. Jaki prezent świąteczny zaskoczył księdza biskupa najbardziej? Nie tak dawno otrzymałem atrapę granatu obronnego. Kiedy go wyciągnąłem z opakowania w obecności sióstr zakonnych, jeszcze innych osób świeckich, no była konsternacja. Niemal odruchowo ukrywali się w różne zakątki pomieszczenia. Także to było sympatyczne, ale dosyć wymagające spokoju doświadczenie. Także ksiądz biskup przyzwyczajony jest do pracy saperskiej, rozbrojeniowej. Taka też jest jego funkcja, więc rozbroiłem ten granat atrapę. Okay. Niesamowity prezent. Okej, okay, tak. To następne pytanie. Okej, dobra. Czy ogląda ksiądz biskup skoki narciarskie? Sięgając pamięcią, to był element świętowania niedzieli, bo zazwyczaj skoki były w niedzielę wtedy i teraz chyba podobnie jest. Z moim tatą, już dawno nieżyjącym, gdy przychodziliśmy z kościoła, wspólnie jeszcze spożywaliśmy obiad i mniej więcej w tym czasie rozpoczynały się skoki narciarskie. To było fascynujące dla nas zajęcie, budujące też relacje między nami, no jedną z wielu. Teraz wygląda to nieco gorzej, dlatego że jako biskup w soboty i w niedzielę mam najwięcej pracy, to są wizytacje, więc często dopiero późnym wieczorem patrzę na pasku, jaka jest sytuacja, jaka była sytuacja na skoczni. A ma ksiądz biskup jakiegoś ulubionego skoczka? No myślę, że tutaj chyba wszyscy idziemy w kierunku Kamila. Z tego względu, że to nie jest tylko świetny skoczek, ale wspaniały człowiek. Bardzo dobrze ułożony wewnętrznie i myślę, że dla młodych ludzi to jest też bardzo ważne. Można osiągnąć bardzo wiele w swoim życiu, ale przez solidną pracę, konsekwentną, przez szacunek do innych, kulturę bycia i duchowość. Dobrze, następne pytanie. Czy lubi ksiądz biskup sporty zimowe? W temacie dalej. Dalej w tym temacie. Chociaż jestem góralem, owszem, głównie saneczkoarstwo kiedyś. Teraz coraz gorzej, bo nie ma już nawet zim takich solidnych. Dlatego bardziej koncentruję się na spacerach w ośnieżonym lesie, wędrowaniu po górach. Może mimo wieku wróciłbym do narciarstwa biegowego, bo można właśnie wtedy sobie świetnie przemieszczać szlaki też w niewielkich górkach. Ale wszystko jest przede mną. Gdy patrzę na was młodych, to chętnie zatoczę kolisko i wrócę może do młodości, do dzieciństwa. Czyli nic, tylko tak patrzeć, czy księdza biskupa gdzieś na szlaku nie ma. I proszę uważać wtedy, zwłaszcza jak na kreskę pojadę, to proszę uważać. Okay. No i jeszcze ostatnie pytanie. Czy ksiądz biskup sam ubiera choinkę? Dawniej tak. To dawniej mieliśmy taki rytm w domu, kiedy szedłem do własnego lasu, nie do sąsiadów, tego własnego. Mieliśmy duży las, mamy do tego czasu. I wybierałem sobie właśnie choinkę, którą wycinałem. Śniegi były po pas, nawet większe. Przynosiłem ją do domu. No i później, wiadomo, poszukiwanie odpowiednich bombek, cukierki, różne stroiki, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo niektóre
elementy wystroju były sprzed nawet 30, 50, 60 lat. To była też tradycja wielopokoleniowa. Teraz to wygląda tak, jak wygląda. To znaczy ksiądz biskup patrzy, jak jest już przystrojona pięknie choinka, a siostry w domu świetnie to robią z dużym wyczuciem artystycznym. Jedna z naszych sióstr, siostra Terezita, codziennie układa w inny sposób kwiaty w kaplicy, w pomieszczach, w salonie z takim wielkim wyczuciem artystycznym. Także piękno, estetyka jest urzekająca. Pięknie. To księże biskupie, dziękujemy sobie, że ksiądz biskup odpowiedział na te pytania i prosilibyśmy o życzenia dla młodych, o jakiś przekaz na te święta. Drodzy młodzi przyjaciele, diecezjanie, kiedy rozmawiam z osobami starszymi, podkreślają, że kontakt z dziećmi, z młodzieżą pozwala im wejść w swoje dzieciństwo, młodość. Doznają odmłodzenia, ale też rozmawiam z młodymi, którzy podejmując spotkania z osobami starszymi, ze swoimi dziadkami, pradziadkami, jak gdyby przez ich młodość odkrywają wartość i piękno swojej młodości tu i teraz. Kiedy pochylamy się nad Panem Jezusem, który przychodzi do nas od 2000 lat w tajemnicy narodzenia, dostrzegamy tą ustawiczną młodość. I życzę Wam tego, abyście patrząc na Chrystusa, rozmawiając z Nim na modlitwie, przyjmując Go zwłaszcza w Eucharystii, spotykając Go w drugim człowieku, niezależnie w jakim jest wieku, mieli świadomość tego, że wciąż jesteście młodzi, młodością tego, który jest wieczny zawsze, a doczesny co chwila, który narodził się z Maryi Panny dla nas, dla naszego pokolenia, dla Ciebie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, cieszę się, że mogliśmy się razem spotkać. My też się bardzo cieszymy. Dziękuję. Spokojnie.